Cześć, z tej strony San i witam was ponownie w Clash of Eternity. Dzisiaj zajmiemy się polowaniem i wykonywaniem zleceń. Mamy do zabicia 4 osoby. Odnajdziemy je i wykończymy. Niekoniecznie osoby, bo są też to potwory. Ale widzę, że niezłomny chce z nami pogadać, więc wysłuchajmy go. Znowu o tym młocie. Ciekawe. On ma chyba najlepszą historię z tych wszystkich postaci jak na razie. Wypytajmy go dalej. Burn.
The weapon was meant. If you fear for my spirit, your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me. I chwilowo mamy go z głowy. Musimy poczekać, aż odblokują się kolejne opcje. Pojawiła się wielka przygoda w warowni. Przypiszmy kogoś. I okej, zerknijmy na dziennik. Ogrzy szaman. Znajduje się na wybrzeżu Wiązów. Chodźmy tam. To najpierw trzeba znaleźć tą lokację. O, chyba nie mam jej odblokowanej nawet. Czarne błonia. Tam na pewno już byliśmy. Dokładnie, są obok fortecy. I od tego zaczniemy. Przy okazji może trafimy na coś związanego z innymi zadaniami, które posiadamy. Nie mam nic przeciwko temu, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Obóz rozbójników. Kapliczka, zniszczony wóz. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, gdzie może być ten ogr. O, ktoś przybył do warowni. Znaczący gość, plus 5. Prestiżu i obrony. Świetnie. Ochronili ją najemnicy. Została napadnięta na szlaku. No cóż, mam wynajętych aż 4. Więc powinni coś takiego robić, się sprawdzać. W końcu za coś im płacę. Ale nieważne, szukajmy tego szamana. To wygląda bardziej na robotę bandytów niż ogra. Trochę się martwię, czy damy mu radę. Przejdźmy do obozowiska. Może będzie siedział przy ognisku. Też nie. W takim razie idziemy do kapliczki. Lokacja nie jest zbyt wielka. Więc raczej nie mamy możliwości go przeoczyć. Większa zguba ziemi. Jest przybysz. A nie, pomyliłem się. Zapomniałem, że to jest ten przybysz na czarnych błoniach, a ogień był w tej lokacji, której nie mamy. Mój błąd. Więc jest zguba ziemi, przybysz i trolle. Może być ciężko, naprawdę. Dam palącą pieczęć. I odpychającą. Tutaj od razu sztylety. Jedziemy. Pojawiło się jakieś robactwo. A on przywołuje te zguby. Teraz to już wygląda to tragicznie. Może przejmę nad kimś kontrolę. Na przykład nad przybyszem. To by było niesamowite. Co prawda nie sądzę, żeby nam się udało, ale trzeba próbować.
To jest trochę taka ostatnia deska ratunku. Udało się! No to może jeszcze zwyciężymy. O, moja postać już leży. Spróbuję go przejąć jeszcze raz. Czemu nie mogę? Za mało skupienia. Niedobrze. Zabijcie tego trolla. Okej. Teraz zgubę i na końcu samego bossa. Dam kolejną pieczęć. Patrzcie, poświęcą nam ziemię, żeby odnawiać wytrzymałość. Tutaj może nakładanie rąk. No i zabijmy bossa. O, oślepmy go i spróbujmy powalić. Niesamowite, naprawdę nam się udało powalić takiego kolosa. Podpalenie duszy. To brzmi dobrze. Ale chyba się nie udało. Widać, nie ma on duszy. Ale wygraliśmy. Przybysza mamy z głowy, teraz w łodzy. Znajduje się w leśnym jarze. Czy mamy to odblokowane? Tak. Odpocznijmy na początek. Wypadałoby po takiej walce. O, kolejna chyba pozytywna postać trafiła do warowni. Tak, plus 5. Nie, ona już była. W takim razie kim on jest? Aha, on poszukuje zajęcia. Tylko co ja mogę z nim zrobić? Zatrudnić? Z tego co widzę, to nie. Rycerz Złotego Paktu. Aha, tutaj się nałożyli na siebie. Dobra, zatrudniłem go. Ale nie wygląda to zbyt dobrze. No trudno. Gdzie może być ten wódz? Nie mam pojęcia, więc trochę tutaj pobiegamy znowu. O, nie przeszukałem tego namiotu. Złożony list. Ciekawe, co w nim jest. Tyle co nic. Mam tylko nadzieję, że on jest na powierzchni, a nie schowany na przykład w ruinach, czy tam innej jaskini, na przykład niedźwiedzia. Mamy go. Cała armia Xauribów. Piękny widok, nieprawdaż? A teraz wykończmy je. Spróbuję przejąć kapłana, żeby im nie odnawiał wytrzymałości.
Chociaż tych kapłanów to jest tutaj czterech. Więc nie ma to zbyt wielkiego sensu. Po prostu musimy ich wszystkich zmiażdżyć. Biegnie wódz. Użyjmy świętych blasków, skoro już wszyscy podeszli. Niech płoną. Zabijcie mi tego najwyższego kapłana, skoro już jest praktycznie wykończone. Cholera, tak się rozproszyli, że mamy teraz kłopoty. Przywrócę trochę wytrzymałości. I kolejne kolumny. O, tego wodza nie da się przewrócić. Albo miał dobry rzut obronny. Ale się rozpadł. Ich czempion. Skupcie się na tym jednym może. Ucieczka. To nam będzie potrzebne. Nie chcę stracić łotrzyka w tej walce. Kto by pomyślał, że ksaurlipy będą takie groźne? Ale widać, te wyzwania trzymają poziom. Naprawdę walczymy z potężnymi bestiami. Co prawda przybysz był na pewno wyżej od ksaurlipów, ale nawet tak mizerne potwory dały nam w kość. Okej. Następny. Cwany Cyrdel. Znajduje się na widłach Margany, czyli tam, gdzie spotkaliśmy niezłomnego. Łotrzyk awansował. Świetnie, oczywiście punkt w mechanikę. Tymczasowa niewidzialność raczej mi się nie przyda. Dziki atak. O, to jest dobre, trujący cios. Niech będzie. Przejdźmy na widły. Na szczęście są obok. I podróż nie będzie trwała zbyt długo. Chociaż tak musimy odpocząć. Nie ma sensu atakować tego gangu prawie martwą drużyną. Szybki zapis. I szukajmy tych bandytów. Być może tutaj. Przy domu. A, są na samym środku mapy. Idealnie. Przy okazji zerknę na inne zadania. Czy mamy coś w tej lokacji. Busola to nie tu. Bliźniacze wiązy też nie.
Raczej tutaj nic nie ma poza zabiciem ich. Zapiszmy i możemy zacząć. Te rzeź. Prawdopodobnie zaatakuje nas i nie będziemy mieć żadnego wyboru, czy chcemy z nim walczyć. Tak jak mówiłem, musimy walczyć. Na szczęście jesteśmy po stronie, gdzie stoi ich kapłan, więc możemy go szybko wykończyć. Patrzę na te moje zaklęcia z czwartego poziomu i nic ciekawego tutaj nie widzę. Chociaż obrażenia od ognia i zmniejszenie obrony. Przetestujmy to. Jaśniejący blask. A tutaj kolumna. Skoro się tak pięknie zgrupowali, to kolejne. Kolumny wiary. To jest chyba moje najczęściej używane zaklęcie. Zobaczymy ten zatruty atak. Jeszcze. Sztylety. U paladynki niech będzie. Co my tu mamy? Na pewno nie nakładanie. Niech podpali swoją broń. Zawsze większe obrażenia. Teraz to już wystarczy ich dobić. No, chyba byli najsłabsi z tego, co do tej pory spotkaliśmy. Albo po prostu miałem szczęście. O, możemy go uwięzić, czemu nie? Bo coś mamy te lochy. Ale magicznego sprzętu. To nie był on? Na to wygląda. No, musimy szukać dalej w takim razie. W sumie imiona mają inne. Wejdźmy do tego domu. Gaczcio. Okej. Jego wypuściliśmy z lochu, prawda?
Fajnie, że spotkaliśmy go w zupełnie innym miejscu. Mam nadzieję, że nie zamkniemy go ponownie za coś. To dopiero byłby zwrot akcji. Ale nieważne, szukajmy tych bandytów. Na pewno są tutaj? Tak. Zdecydowanie, tak mówi dziennik przynajmniej. Możliwe, że przy tym kamieniu. Jest lew i banita, ale... Okej, znaleźliśmy go. Teraz została trudniejsza część zadania, zabić go. Ale damy radę. Widzę, że też mają kapłanów. I nawet maga. Nieźle się przygotowali. Skupmy się na kapłanie póki co. Aha, tutaj już nie mam tych kolumn. No to damy pieczęć. Dwa święte blaski, żeby odnowić wytrzymałość. I sztylety. Prawie już mamy tego kapłana, ale przejęli kontrolę nad rozpaczoną. A to zły znak. O, wykończyli też niezłomnego. To już w ogóle tragedia. Mamy ich kapłana. Za chwilę miło trzyka wykończą, więc użyję tej ucieczki. Tak mnie goni drań. Na szczęście udało mi się odbiec trochę. Niech da truciznę na czarodzieja. Zrozpaczona jest znowu pod naszą kontrolą. Więc niech te sztylety robią swoje. Jakiego by tu zaklęcia użyć? Pieczęci oczywiście, skoro mają taką przewagę liczebną. Stało trzyca i nasz cel. Ale mi przywalił. Ostateczny cios. No nie przyda się, jak ma prawie całe życie. Powalmy go. Udało się. Jeszcze raz. Mamy to. Wygraliśmy. Smoczy dzwon. Magiczny dwuręczny miecz. To lubię. Czy coś jeszcze mamy takiego super magicznego? Niestety nie. Zobaczmy to. Hmm.
Odporność na ogień. Jaką ona ma broń? Solidny miecz dwuręczny, no to oczywiście zmieniamy jej na ten piękny płonący. To chyba tyle. Solidna zbroja płytowa. A, nie widzę sensu, żeby im to zakładać. Udamy się teraz do warowni oddać te trzy zadania, skoro nie mamy dostępu do lokacji z ogrem. Jesteśmy na miejscu. No i mamy ich z głowy. Są jakieś nowe zlecenia? Niestety nie, wielka przygoda ukończona. Zebrano daninę. Aha, jedna została ukończona i już mamy następną. Świetnie. No cóż, na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia, hej, jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzu. I to tyle.